To jest zwykły iPod Touch drugiej generacji. Ale możemy go teraz zamienić w prosty sposób w prawie iPhone'a. Wykorzystamy do tego celu urządzenie, które się nazywa PL520. Jakiś chiński produkt. To plecki dla iPhone'a, znaczy dla iPod Toucha, który zamienia go w iPhone'a. Do plecek wkładamy kartę SIM. To jest trudna czynność. Wkładamy baterię. Do środka wkładamy naszego iPoda. W tym przypadku drugiej generacji, może być to trzecia generacja albo czwarta generacja. iPod jest w trybie jailbreak i ma zainstalowany program o dziwnej nazwie chińskiej, japońskiej, Yosion, który służy do obsługi naszego telefonu. Teraz musimy go uruchomić. Tutaj mamy taki mały przycisk włączenie. Przyciskamy go. Telefon wyda w pewnym czasie z siebie odgłos. A na wyświetlaczu pojawi się druga bateria oraz poziom sieci. To znaczy, że telefon jest aktywny. Teraz go złożymy do końca, założymy mu opakowanie. To jest taka czynność, która troszeczkę zawsze zajmuje, bo jest to chiński, więc jest kiepsko dopasowany. Okej. No więc mamy teraz aktywnego iPoda. W każdej chwili możemy na niego zadzwonić. Proszę bardzo. Program działa w tle, więc po prostu możemy zadzwonić. Możemy odebrać połączenie. Połączenie jest nawiązane. Oprócz odbierania telefonów możemy też rzeczywiście wysyłać SMS-y. Proszę bardzo, jakiś testowy SMS. Na drugim telefonie powinno się za chwileczkę pojawić w postaci alertu na ekranie. Możemy też oczywiście odpisać na tego SMS-a. Dajcie po chwileczce. Widzicie, to wszystko działa idealnie prosto, idealnie sprawnie. Problem jest z transmisją danych. W przyszłej wersji tego oprogramowania, które jest pobierane z CD, będzie można włączyć GPRS. Niestety ta wersja nie posiada tego, więc na razie to służy tylko i wyłącznie jako telefon. Nie może służyć jako modem, no, ale przyznacie, sprytne urządzenie kosztujące jakieś kilkadziesiąt dolarów. Bardzo fajna rzecz. Zamieni nam idealnie iPoda w iPhone'a. Co więcej, jako że ma wbudowaną drugą baterię, tutaj widzimy poziom naładowania baterii, pozwala nam dłużej czyścić się samym odtwarzaczem. Fajny bajer.